Cześć, ja jestem Aero 007. I witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Brawl Starsa. I słuchajcie, na dzisiejszy odcinek, słuchajcie, w przeciwieństwie do poprzedniego, mam jednak coś przygotowane. Jednak coś mam. A słuchajcie, będą to nowe special events. Nie wiem dokładnie, nie mam w ogóle pojęcia, co oznaczać ma special events. No ale okej, zobaczymy, słuchajcie, mam jeszcze 7 Brawl Boxów oraz coin Dublera w sklepie, więc słuchajcie, sobie zacznijmy od tego coin Dublera. Nic chyba z Brawlerów nie będziemy sobie tutaj brali, nie wiem czy oj, to nie było planowane, czy jest sens, ewentualnie Rose. No jeszcze się zastanowię, ale to może już nie teraz. No i słuchajcie, otwieramy sobie Brawl Boxa. No i zobaczymy, co nam z wydropi z tych 7 Brawl Boxów. Plus 5 do Bulla, plus 10 do Nity oraz nic więcej. No dobra. Następny Brawl Boxik. 14, Colta 5, Jessie 6 i 5 gemsów. No przynajmniej są gemsy, nie? Bo tak szczerze mówiąc, to gemów dużo nie ma w tej grze. 13 gemów, to są moje jedyne gemy, nigdy nie miałem więcej. 24, Nita 5, Colt 16? Nie, 6, Boże, niestety. Niestety. Co dalej? 22 końce, Jessie plus 6, Shelly plus 25 i 5 gemów, no spoko. I jeszcze 3 trzesty zostały. 14 końców, Barley plus 5, Nita plus 8 oraz tyle tylko. No chyba nie będzie nic nowego, zresztą to jest bardzo rzadki widok, nowy Brawler. 19 końców, plus 5 do Nity, plus 8 do Karla. I to tyle, jest to skrzynka. Ostatnie skrzynki wydropi nam 16 końców, plus 5 do Bulla, plus 15 do Jessie i to tyle. Mamy jeszcze nowe te eventy TO. Chętnie sobie je zbiorę. No i mamy tego nowego eventa Special Events. I to jest Siege. Ale jeszcze biorę, tak szczerze mówiąc, nie lubię Siege'a, muszę przyznać. No dobra, zacznijmy sobie od Solo Showdown. Zagrajmy sobie pierwszą gierkę typowo. Albo jakoś nietypowo. Zróbmy jednak typowo. Weźmy sobie Rose, tak typowo, całkowicie, wszystko typowo, tak żeby sobie zagrać pierwszą gierę. Coś tam sobie zrobić, może jakiegoś winka, jest dobra. Let's go, i czy mamy chesty? To jest podstawowe pytanie. No i w tym momencie jakoś tak się ułożyło, że mamy te chesty. To wiedziałem, no a co innego miało być? Tylko, jaki w sensie, w sumie może to jest mądre, że Rose nie jest aż tak OP. Tylko problem polega na tym, że jeżeli zostaje ten El Primo ci do zabicia, to już właściwie Rose nie ma co grać, bo tak naprawdę nie zabijesz El Primo Rose. To jest... I nie wiem, El Primo jest taki... undef po prostu. Dawaj te grzybki. Nie, no teraz to zepsułem totalnie. Dawaj mi te. Woo! No. Ja... To było... Nie wiem, czasami tak jest, że po prostu jak grasz na emulatorze, to ci postać staje tak same z siebie. It's sad. But true. Sad but true! O, dzięki za obicie mi boksów. Pomocne, bardzo. Dobra. Zregeneruj się, bo coś masz low'a. No dobra, już nie ma low'a. I 3 te. No to w sumie nasza Rose jest już w miarę pro. Leon? Że co, proszę? No i się jeszcze z niewidzialny zrobił. Walk away. Zabiłem Leona! To chyba dobrze, nie? Ale mam dużo przeciwników. To już nie jest dobrze. Przynajmniej nie na moje oko. Thank you! Nie jest fatalnie. Jest w miarę git. Co to znaczy, że się chce teamować ze mną? Taki banan. Thank you.
To mogło się dla mnie źle skończyć, ale na szczęście tak nie skończyło. Dobra. Za trzecim razem mówi się do trzech razy sztuka. No i to coś w tym jest. Dobra. Let's go, jakaś następna giereczka. Startojken. Let's play. No to teraz Gem Grabik. Po co zagramy tego Gem Graba i weźmiemy oczywiście na Gem Graba zawsze Jazzy. Jazzy jest pro. Let's go, play. No i zaraz słuchajcie, sobie zagramy ten nowy event. Tylko na spokojnie najpierw ogarnijmy jakieś jakieś star playerki, może nie star playerki, ale w każdym razie statuikeny z tych tutaj eventów. Bo wiecie, że ja raczej już dzisiaj nie będę po filmie grał, więc dlatego chcę sobie powbijać jak najwięcej rzeczy. Alo Barley! Przyjacielu, serwusik, dotglajdu się Karolku, miło mi cię widzieć i zabijać, tym bardziej. No, ale porobi dwóch naraz! I to jest to. To jest mod Jessie, słuchajcie. To jest power of Jessie. Jessie jest taka OP. Jest ultra OP, ale nie wiem, czy wystarczająco. Co tam? Myślałem, że to jest znowu Leon. To by było złe. Dobra, ale mam 5 tych, a to jest dużo, bardzo. Dobra, tam kolejna Jazzy idzie. A Jazzy jest pro. What? Nope. To był Ritzki. To było Ritzki, ale to jest kolejny ten. Mamy to! Ja tu spadam. Don't kill me! No, not yet! Not yet! Kam się! Dobra, udało się! Udało się! Za pierwszym razem, pro! Jeszcze star player wleciał, za kamperstwo, oczywiście. Ale powiem wam, że Jazzy jest najbardziej pro. Ja powiem wam zaraz na jaki tryb. Tylko mam nadzieję, że on jest teraz. Jest heist. No to nie jest ten tryb. To na heist to w sumie Jazzy też jest dobra, nie? No. Ale najlepsza Jazzy moim zdaniem jest na... Bounty. Na Bounty. W poprzednim filmie zapomniałem tej nazwy, teraz mi się przypomniało. Bounty. Bo tak naprawdę wystarczy się skapić w krzakach i tak naprawdę możesz cały czas mieć full jakby tych... gwiazdek, bo tak naprawdę wchodzisz do krzaków, goście wszyscy wiedzą, gdzie jesteś, tylko że im więcej ich wejdzie naraz, tym jest lepiej, bo wtedy giną wszyscy i masz jak najwięcej tych. I prawda jest taka, że prawdopodobieństwo śmierci jest mniejsze niż 50% w całej grze. Tego that's why I love Jazzy. No nie. Pewnie bym dostał jakiegoś snajperstwo. Oho, sorry gościu. Nie cofamy się w ten sposób. To jest... Oh shit. Aggressive. Aggressive playing, guys. Baba. Pa, pa, pa. Cześć. Don't kill me. Kill yourself. Pójdę sobie teraz bokiem. Bokiem z bokiem i pójdę... Don't kill me, ty zła dziwactwo. Ale Ola dostała. Dostał właściwie bardziej. Dobra, tym razem zginąłem, ale moje działko jest pro i nic nie zrobi. Niestety nie udało się. Ale w sensie 30% to dużo. W sensie, że dla nas dużo, nie? O, to się źle dla nich skończy, bardzo źle. Dobra, 8%, no to pro. A Barley zmarnował swojego, jeszcze ulta. A my mamy 100%. It's so beauty. No. Oczywiście star playera nie będę miał, bo Kac... Tak, on tak jakby co nie dopiero zaczął walczyć w końcowej fazie rozgrywki. No niestety. No bo tak naprawdę chyba 75%...
jakby potrzebnych rzeczy do zastosowania save playera, to jest jakby rozwalenie save'u, dokończenie save'u, nie? Więc to jest też to. 20% to jest zadany damage safe'owi, a 5% to są fragi. Tak na oko. Boss fight to może być fajne, ale Siege, Mecha Watch. Zagramy sobie tego Siege'a. Weźmy sobie na to coś. Weźmy sobie Rosa. Nie będzie Rosa. Może sobie potem jeszcze wezmę coś innego, jakiegoś innego brawlera. Bo wiem, że ostatnimi czasy bardzo dużo gram, tylko właściwie tylko i wyłącznie gram Rosą i Jessie. Niczym innym. Nie, na ten tryb Rosa jest zdecydowanie jest do dupy. Nasz ten ma śrubkę jedną, oni mają dwie. Jest! Przecież ten robot jest taki pro. Dobra, we defeat the robot. Come back. Dobra, mam już dwa. Oni mają trzy. Skąd? No nie, jeszcze się baguje. No masakra. Dwóch na jednego to bandausego jednak. Co jak co. Ten tryb to jest taki gorsza wersja heista moim zdaniem. Tak, gorsza. Dużo gorsza. No, to jest po prostu taka męcząca strasznie. W sensie, ja już grałem ten tryb kiedyś, tak naprawdę jakiś widz kiedyś miał to. Miał już ten tryb. Po prostu grałem z nim wtedy, na przykład duo graliśmy albo trójki. No co jak co, ale muszę przyznać, że to jest fatalny tryb. Tak strasznie fatalny. Zagram sobie tego boss fighta. I wezmę tego boss fighta. Yo. Wezmę Shelly. Nie wiem czemu, ale... Mam taką ochotę, tak szczerze. Po prostu wziąć sobie na ten tryb Shelly. A to nie jest ten tryb, którego ja myślałam, XD. Czy ten boss w ogóle bije? Bo na razie zauważyłem tylko, jakbym dostał damage od swojego. A on strzela jakimiś niewidzialnymi strzałami. Dobrze wiedzieć, że on jest... Dobra! Po prostu uno temat uno. Czy ten boss ma... Ten boss jest dziwny. Ten tryb jest dziwny. Don't kill me, kill yourself. Bim! Ale dostał przynajmniej. Tylko, że to mu nic nie dało, bo... W sumie nie warto było tak robić. Bo on zabije na hita, też ten problem w sumie, że... Coltu jest rzeczywiście najlepszy na ten tryb. No, mógłby być. Don't kill me. No weź, jeszcze się zbagowało ten. Aha, no zapomniałem. Dobrze wiedzieć, że jest kolejny tryb, na którego lepiej nie wchodzić. Dla dobra twojego umysłu i chęci grania w gry komputerowe. No niestety.
W sumie jesteś taki duży, że nie trzeba do niego podchodzić, bo on jest wystarczająco duży. Teammate defeated. Dobrze wiedzieć, mordo. Bo nie wiedziałem. Na pewno nie wiedziałem. Dobra, teammate come back. So, don't kill me, man. I've got more enemies. Aha, i znowu mi się zbugowało, nie mogą się ruszać, dobra. Dobrze wiedzieć. No to już jestem udupiony. Pyk. Pyk. No, 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 no. Ja, ona hita zabija. A ten co? Kanowa. Jeżeli dobrze przeczytałem ten nick. No ten boss jest taki OP. Ale fajnie było mieć takiego bot, takiego ten, w drużynie. Wielkiego ziomeczka. Na przykład na Gemgrabie. Gdyby jeszcze mógł gemy magazynować, o Boże. Nie, to byłby taki sztos totalny. Przecież to jest totalny sztos ten gość. Both teammates defeated. Teammate defeated, czyli już jeden wrócił. Good info. Do not kill me. Both teammates defeated. A ja już mam lowa. Bo rozumiem, że jeżeli wszyscy twoi teammates będą martwi, to jakby kończy się gra, tak? Jeżeli wszyscy z całej trójki będą martwi. Mam totalnego lowa, więc nie walczę z nim, tylko się odradzam. No, jeszcze tylko, że gra mi się zaraz zetnie. Dobra. Ten gość leży. Zaraz mój sojusznik będzie jeszcze leżał. Dobra, wszyscy są! Cała trójka. Let's go! O, już dostałem serią dwóch strzałów. Ale ma 2%, no to chyba dadzą sobie już radę. Na pewno, dobra. I wygraliśmy. Okidoki, Messi w ogóle. XD. Jakoś się udało, ten tryb w żaden sposób nie był w żaden sposób fascynujący. I satysfakcjonujący w 100% nie był. No to mamy już 3 synki na następny jakiś opening, a ja tymczasem może sobie zagram czymś innym. Ej, zagram sobie jeszcze Karlem na Gemgrabie. Tak dla zabawy. Właśnie Karlem sobie jeszcze mogę grać. Czemu nie gram Karlem? Karl jest dobry. No to let's play Karlem. No i na przykład dobrze, bo chciałem wziąć na tego Siege Fighta Rose. I dobrze, że nie wziąłem. Przecież to nie miałoby żadnego sensu. Bo ta Rosa to tak naprawdę zanim by zdążyłaby do niego podejść, zadać mu dwa strzały i już by była dead. Z wiadomych powodów życia. No, Karol jest też dobry. On jest to tak totalnie OP w zamkniętych przestrzeniach. Wiecie, w sumie, jeżeli jest taka zamknięta przestrzeń, taka typowo zamknięta przestrzeń, po prostu w której... Na przykład tak jest, jak się by wzięło do takiej klatki takim Karlem, to w ogóle nie da się go pokonać, wiecie o tym. To jest pro. Wow. They are very aggressive. Ale mam lowa. Dobra, ale Daryl oberwał i jeszcze bardziej oberwał. Ale Nita zabrała te gemy. A to nie jest fajne. No dogiń! Co się stało? Ale porobieni. Ale porobieni. Totalnie. Nie, ale ten ult tego Karla to też jest po prostu rozwałka numer jeden. Patrzcie jeszcze jakie dostanie. Patrzcie jak jeszcze dostał, nie? Już tutaj, ojć. Cholera. To problematycznie dość. Don't. No i przegraliśmy.
Serio. Nie no, masakra. Ale dlatego właśnie nie lubię Game Graba, że to nie zależy od tego, która drużyna jest lepsza, tylko która będzie miała większego farta. Bo w tym momencie w sumie, co z tego, że myśmy zabijali ich wszystkich, a wystarczyło tylko jedno zabójstwo z ich strony, żeby wygrać. I minus jeden pucharek. Mimo tego, że w sumie... Co? Jakikolwiek z naszej drużyny grał gorzej od nich? No nie, tylko forma przypadku spowodowała po prostu coś takiego, no. Jeden frag! W ogóle oni nic nie, wcześniej nie robili. W sensie może kogoś jeszcze zabije tam raz czy dwa razy, ale no nie miało to żadnego znaczenia. I nasze wszystkie zabójstwa. Wystarczyło to, że oni raz zabili, dlatego... Dlatego narzekam na ten tryb, że jest właśnie taki... Fart to win, nie? Wiecie, fart to prut. No czemu mi się ult? No aha, dobra, spokojnie. Dobre wiedzieć, że nie ma ulta. Ale tak porobieni. Jaki typ? Co mnie zabiło? Pośmiertnie? Miś mnie zabił chyba? Bo ten kar nie wystrzelił, więc chyba pośmiertnie zginąłem od misia. Misiu ma pośmiertne ruchy i niebezpieczeństwa. No i mam 8. Super. No gin ty! Czemu on nie dostał tamtego strzała? Masakra. No i patrzcie, oni mają teraz 9 gemów, nie? I to jest też to, że... Ile to zależy od nas? Ja już nie walczę, ja mam za dużo gemów. Mam 6 gemów. Tam są 4 jeszcze. No Cole, zbieraj to. Dobra, tamten leży. Okej. I wygrywamy na razie. Cholera. No cholera. Zbieraj te gemy. Colt, zbieraj te gemy. Nie no i przegraliśmy znowu. Albo. No czemu mnie wywaliło? Forma przypadku. Forma przypadku. I drugi raz to samo, nie? Minus jeden. Jaka była wina nasza? Jaki błąd popełniliśmy? No właśnie nie popełniliśmy błędu, nie? To jest po prostu taki pech. Wygramy sobie ostatnią jakąś showdownówkę. Chyba. I będziemy kończyli. Przecież mamy coś tak smutno, bo... Tak... No rozumiecie chyba dobrze to, że... Zaraz wyskoczy mi El Primo i mnie zabije. No właśnie to, że to nie zależy tak naprawdę od ciebie, czy wygrasz na tym Game Grabie. Bo tak na przykład na Bounty to jest fair, nie? Bo to jest za jednego fraga jest jeden ta gwiazdka. Niezależnie od tego, ile twój przeciwnik miał gwiazdek, którego zabiłeś. I to jest fajne właśnie. This is nice. Teraz lecę po tą Jazzy. Jaki farciarka, no to fart porobiła. Cholera. Fartownie trochę poszło, no trudno. Fartownie dla niej, bo dla mnie totalnie pechowo. Let's go again. I to jest też na przykład, patrzcie to, że to w zależności od tego, ile też tych macie... Bo ja nie miałam już szans wygrać, bo ona miała za dużo tak naprawdę gemów. W sensie gemów, tych power cubesów. A niektórzy respią się w miejscu, w którym nie ma żadnych power cubesów, a niektórzy na przykład mają 4 skrzynki obok siebie, nie?
jaka farciarka. Skąd miała ulta? Ona na dwóch hita. Mam pecha w tej grze. Nie no, ale weźcie teraz, dajcie mi normalne po prostu grę. To jest cold, dobra, to przynajmniej tyle, że mam bambika jakiegoś. Chciałem powiedzieć, że zaraz go dojadę, ale to chyba on dojedzie mnie. Albo i nie. Dobra, mam już 5, więc... jest w miarę git. A tamta ma 7. No i pytanie tylko skąd? Partownie po prostu. I już ma 8. No jakim... co jest nie tak? Czemu ginę cały czas od Shelly? Nigdy już nikt nie gra Shelly od... No ale dajcie mi jak ileś skrzynek. Tutaj jest sporo skrzynek, ale tam jest ból. Nie, no, totalne pro. To... ta... co? Słuchajcie, to jest moja najgorsza seria gier w... co? Co? Dawaj to. Jinx. Spadaj na drzewo, banany prostować, kurczę. Jakiś robot mi wbił. Dobra, leży. Znaczy leży, leży boksik, tak? I tam Colt też ma 4. Co jest nie tak z tą grą? Jak pod tym filmem nie będzie 25 lajków, ty odinstalowuję Brawl Stars. Dobra, leży. Ta Shelly jest taka OP. Jeszcze się ten ból znalazł jakiś. Jest ból. Jaki typ. Czemu ten ult mi się akurat teraz użył? I don't understand. Dziewięć tego. I gdzie jest typo? Jak on mnie zabije, to ja się tak wkurzę. Dobra, w końcu! W końcu! Ja cię pieruny! Tu ma być lajk zostawiony. Strzelcie lajka, jeżeli jesteście nowi, to sub i dzwon w tym momencie ma wlecieć. Bo ja to się tak zrejdżowałem, po prostu próbując kopać komuś tyłek. O, ja cię pieruny, w końcu tyle prób i w końcu win!